Ale otwórz. Kurwa, jak to? Jest tam, jest artyk. Nie wiem. Druga kolejka rundy wiosennej. Gryf przed meczem jakby skazany na pożarcie, ale jednak blisko sensacji. Jak można skomentować ten mecz? Znaczy może nie blisko sensacji, a bardziej bym powiedział niespodzianki. Trzeba zauważyć, że myśmy dzisiaj nie mieli bramkarza i bronił nominalny napastnik Dawid Curyło. Straciliśmy pierwszą bramkę i zaczęliśmy grać bardzo ambitnie. Prowadziliśmy 2-1 i mecz naprawdę był bardzo ciekawy. Staraliśmy się pokrzyżować szyki przeciwnikowi, przerywaliśmy akcje, stwarzaliśmy swoje. Pierwsza połowa zakończyła się 2-2, a później no to była wymiana ciosów. Mieliśmy tu fantastyczną okazję na 3-2, to niestety nie wpadło i kolejne akcje się troszeczkę zemściły. No tak jak mówię, no grając bez bramkarza z liderem, no trzeba się wystrzegać strzałów, no ale tak jak wszyscy widzieli, Dawid no robił w bramce co mógł, ale no to jest Lumaro, to jest lider, to jest drużyna, która ma zdobyć tytuł mistrzowski, więc no u nas pozostaje niedosyt, ale widzimy progres w postaci tego, że wyszliśmy ambitnie i przez 30 minut graliśmy na maksa. Mojej drużynie chciałem podziękować, bo naprawdę no dzisiaj zagraliśmy fajny mecz, wybiegaliśmy wszystko maksymalnie. Szkoda, że nie ma tego punktu, ale z podniesionymi głowami dzisiaj zeszliśmy z parkietu, no i o to przede wszystkim chodzi. Także dziękuję, chłopaki. Wszystko dobrze się zaczęło, 1-0, nie wiem. Koledzy mówią, że to była 10. sekunda. No nie, chyba za szybko uwierzyliśmy, że będzie łatwo i przyjemnie. Okazało się zupełnie w drugą stronę. Dwa razy nas zaskoczyli, no świetnie, no z rzutu wolnego rozegrali stały fragment gry i no i świetna bramka. Druga kontra po moim błędzie, fatalna moja dyspozycja w ostatnim czasie. No i rywal do pustej bramki na 2-1. Jeżeli chodzi już o cały mecz, no to przez 3/4 gry wgrał, no grał w piłkę, grał świetnie, miał mecz, no wygrywał 2-1, później doszliśmy na remis, ale można powiedzieć, że no kontrolowali ten przebieg spotkania, mieli sytuację, żeby przejść na 3-2, cudem nasz bramkarz uratował, także no bardzo ciekawe spotkanie, myślę, że pierwszy taki mecz w sezonie wygrany, w którym musieliśmy tak drżeć o wynik. Skończyło się dla nas no super, nasze punkty. Koledzy z mojej drużyny wzięli sprawy w swoje ręce i świetna bramka na 3-2. Na 4-2 też nie mniejszej urody po zwodzie jednego naszego zawodnika. Także no super się wszystko ułożyło, ale mecz był bardzo, bardzo ciężki. Trzeba jeszcze dodać, że no Gryf mógł tam się domagać przedłużonego karnego. Mieli ze 3 sytuacje takie, że no takie na 2 razy mógł sędzia gwiznąć, nie gwiznął. Znaczy to już było przy wyniku 3-2 i 4-2, ale w każdym razie no mogło być jeszcze różnie. Myślę, że pokieruję pozdrowienia dla swojej drużyny trawiastej z Ładnej, żeby chłopaki w jak największej liczbie osób się stawiali na treningi, bo jest to ważny okres przygotowawczy. Także jak każdy coś da od siebie, to zaprocentuje na pewno w przyszłości. Także pozdrowienia dla LKS Ładna. Bartek, przed meczem mówiłeś o brakach w kadrze, o tym, że Dawida nie będzie. Dawid jednak był, ciągnął grę, ustrzelił 2 ptaki. I ten mecz można było wygrać, a jednak 0 punktów. To znaczy tak, no nie do końca, bo wiadomo, czy nasz zawodnik, nasz lider Dawid Szczerba dojedzie, czy zdąży. Całe szczęście dojechał i mieliśmy jednego na zmianę. W tym, jak słychać, jeszcze jestem w trakcie choroby, więc też moje siły, nie dość, że ich nie ma prawie w ogóle, to jeszcze moja bateria jest na wyczerpaniu. Natomiast no, mimo wszystko podjęliśmy walkę z rywalem, który aspiruje do miana tytułu mistrzowskiego i faktycznie musieli się sporo napocić, żeby zainkasować komplet punktów. Niestety kolejną bolączką naszą jest to, że nie wykorzystujemy przedłużonych rzutów karnych
Dzisiaj były trzy okazje i żadna praktycznie nie było w siatu bramki. Podobnie było też z kocikiem Grabówka bodajże, gdy pod koniec mamy szansę na remis i też nie trafiamy w ogóle w światło. No i jak się nie trafia w takich sytuacjach, to ciężko jest o punkty, szczególnie właśnie z takim rywalem. Zabrakło w tych elementach skuteczności i ponieśliśmy porażkę. Pozdrawiam wszystkich, no bo to tak generalnie, szczególnie to też jest, za dużo jest sympatycznych ludzi, żeby z każdego z osobna pozdrawiać. Natomiast chciałem podziękować i rywalom za mecz i wszystkim odbojom, którzy grają w Lidze Odbojów i wszystkim zawodnikom, którzy parają się w naszych rozgrywkach i oby tak cały czas z uśmiechem na twarzy do końca sezonu. Dziękuję. Powody zwycięstwa to na pewno dobra skuteczność Damiana Świątka, który wrócił na swój poziom. No trzy bramki, no już mu się jakiś czas chyba nie zdarzyło, jak dobrze pamiętam, albo jak dobrze nie pamiętam, już teraz nie wiem. No i ta bardzo ładna taka fikuśna bramka po podaniu właśnie Damiana chyba do Daniela Przydziała, no, na zwieńczenie powiedzmy tego meczu. No Westowia grała ładnie, szybko i tak jak właśnie mówiłem, no mogła wygrać, przegrać i zremisować, no, przegrała. Życzymy im sukcesów w dalszych rozgrywkach, szczególnie z naszymi rywalami o te najwyższe cele, przy czym tamtym rywalom też życzymy sukcesów. Co do samego meczu, no trochę nam się nazbierało tych rzutów wolnych, konsekwencji, rzuty przedłużane karne, na szczęście niewykorzystane, ale też taki niedosyt, że to nie wszystkie może, powiedzmy, powinny być gwizdnięte, albo powinno być gwizdane, że tak powiem, no bardziej w dwie strony. No nie chcę tam zarzucać sędziom, że byli stronnicze, ale no tak różnie to wyglądało, nie? Sędziów pozdrawiam. No i Artek mówi, że brakuje mu jakiejś baby, to pozdrawiam tą babę, której mu brakuje i w ogóle jakieś tam baby, które lubi, a chciałbym mieć w drużynie. Dzięki. Można powiedzieć, że był to trochę mecz bramkarzy, bo do którejś tam drugiej połowy było na styku praktycznie, obaj broniliście, taka rywalizacja, rękawice i bez rękawic. Czemu rezygnujesz na początku z rękawic, tak się zapytam? No to tak jak myślę, tak większość bramkarzy futsalowych, po prostu lepsze czucie piłki, łatwiejszy wyrzut i po prostu jakoś, tak to jest raczej myślę też kwestia wygody i przyzwyczajenia, bo ale tak mówię, przy innym rodzaju piłki to dla mnie łatwiej się broni na pewno bez rękawic. Wracając do meczu, przegrywacie, w lidze pewnie przesuniecie się do tyłu. W tamtym tygodniu mówisz, że Lumaro to jest taki zespół, którego ciężko ograć, nie udało się. W tym wypadku przegrywacie z Proremem, no, czyli drugi mecz w rundzie wiosennej. Jak to widzisz i jak ten mecz można skomentować? Z Proremem zawsze są takie wyrównane i pojedynki na styku. Taki był w finale Pucharu Ligi i taki był i dziś. Nie udało się tym razem, niestety, a czemu? No szczerze, to był taki mecz, kto zdobędzie drugą bramkę, czyli bramkę po prostu w drugiej połowie, to prawdopodobnie wygra ten mecz. No i udało się to w końcu Proremowi, bo to był takie pojęcie, się wdaliśmy w taką bijatykę, powiedzmy to w cudzysłowie, w sensie kontra za kontrę i w końcu ktoś musiał wykorzystać. My byliśmy bardzo dzisiaj nieskuteczni w ataku, bo tych strzałów było dużo i bramkarz rywali ich dużo obronił, a mało w sieci i tak mówię, brakło tej skuteczności i takiego szybszego zagrania pod bramką rywala, bo tak to bez tego jest ciężko, bo nie mieliśmy takich też, nie mieliśmy sobie stworzyć takich bardzo klarownych sytuacji, tylko to wszystko gdzieś strzały z dystansu albo takie szanse pół na pół. Są jakieś takie drobne pretensje do sędziów o to popchnięcie tam, bo tam było popchnięcie, patrzyłem na powtórce. To było niesportowe zachowanie. No to właśnie o to chodziło, no sędziowie nie popatrzyli po prostu na tą sytuację do końca, bo okej, tam wejście było czyste, ale potem, znaczy zawodnik oddał strzał i to już długo po strzale było jeszcze kolejne odepchnięcie i to jest w tym momencie faul. Czwarty faul, na pewno kartka, bo to jest niesportowe zachowanie. I troszeczkę też mógłby być za chwilę piąty faul, przedłużony rzut karny i nie, ja nie będę na pewno zwalał winy i obarczał porażki.
nie zrzucał porażki na sędziów, ale na pewno też mają sobie coś do zarzucenia po tym meczu. Jak ktoś zobaczy na suchy wynik 4-1, pomyśli, że jednostronny mecz i łatwe zwycięstwo. Myślę, że tak nie było, no, łatwo problem nie wygrał, tylko no, w końcówce, jak już padła ta druga, to już się posypało w samej nasza gra, ale no, co zrobić? Taka właśnie, to był taki mecz, że kto zdobędzie tą bramkę, to prawdopodobnie wygra. Udało się to programowi, gratuluję, no, a my czekamy i walczymy dalej za tydzień. To na pewno do kibiców oraz do naszego zarządu oraz sponsorów. Obiecujemy poprawę i na pewno weźmiemy się w garść i wierzę, że jak się odblokujemy, to ruszymy na dobre. Można powiedzieć, że mecz był bardzo zacięty. Akademia się strasznie długo utrzymywała przy piłce, ale tak naprawdę nic z tego nie było, bo stwarzali tylko zagrożenie strzałami z daleka i z rzutów w autu. Tak to praktycznie nie zagrozili nam bramce. No my co mieliśmy, to strzeliliśmy i na pewno jeżeli by była taka skuteczność jak w tamtym tygodniu, to na pewno byśmy tego meczu nie wygrali. No dobrze, że dzisiaj żeśmy strzelili te 4 bramki i trochę nam to pozwoliło odskoczyć od Westowi, bo czujemy ją cały czas na plecach i na pewno za tydzień będzie bardzo ważny mecz z nimi, bo oni grają o te same cele co my. Do zwycięstwa dożył nie cegiełkę, nawet a chyba pustaka bramkarz wasz. Tak, no dzisiaj Szatan zabronił znakomicie, ponieważ dużo strzałów odbijał i no poza tym pierwszym błędem, no wiadomo, został już w blokach, nie mógł się zebrać do tej piłki. No taka trochę przypadkowa bramka dla nich, tak samo jak i dla nas, taki rzut karny praktycznie, nie wiadomo z czego, gdzieś tam ktoś się wywracał ręką, odbił i otworzył nam wynik meczu, potem szybko Akademia zremisowała, no i szarpanina trwała do samiutkiego końca, ostatnie bodajże 2 minuty rozstrzygnęły mecz, co na pewno mógł się podobać kibicom. Było też Ostrowarz zawodnik i tam chyba popchnął rywala gdzieś tam w którymś akcji. Znaczy, no nie będę tu oceniał zachowania zawodników, akurat nie widziałem tej akcji, bo byłem odwrócony w drugą stronę, no ale to jedni drudzy są winni zawsze na boisku, bo wiadomo, jak komuś puszczają nerwy, to wyładowywuje się na komuś, na przeciwników drużyny, ale dobrze, że sędziowie jakoś szybko zapanowali, na pewno nie było w tym żadnej złośliwości, przybili sobie piątki i dobra, jest, było, minęło. No, ja chciałbym pozdrowić mojego dyrektora z pracy, pana Andrzeja Paryłę, dziękuję. Bartek, w końcu są powody do zadowolenia, wygrywacie i to wysoko mecz pod wasze dyktando. I zasłużona chyba wygrana, cały mecz prowadziliście, rywal was nie mógł z żadnej strony dojść. Zgadza się, w końcu tak jak z dawnych lat, tak? Wygrana i w pełni, rewanż w pełni zasłużony i tak jak mówiłem, po tym meczu w pierwszej rundzie, gdzie przegraliśmy z Westą 5-0, gdzie tam do 20 minut było 0-0, ale potem nas jakby już dopadli, więc mówiłem, że w rewanżu się zrewanżujemy i to się udało. Więc fajnie, 5-0. Forma strzelecka z przodu jest, więc mam nadzieję, że teraz w kolejnym meczu będzie coraz lepiej. No, wczoraj graliśmy w Lidze Oldboyów, też super się nam grało, więc może to zaowocowało, że dzisiaj no, grało się nam na pełnym luzie. Też wprowadziliście drugiego młodziana, ten z ósemką, Dawid. Tak, drugi młody zawodnik i to widać nam dużo daje, tak, bo już mamy dwóch takich młodszych zawodników i jednak oni te siły mają na całe prawie 30 minut, więc spokojnie my możemy z tyłu im pomagać. No i oby tak dalej, tak? No też trzeba powiedzieć, że był dzisiaj nasz drugi meczu nasz bramkarz, który grał u nas przez wiele lat, więc to też nam pomogło, bo zawsze się czuliśmy pewnie, jak on z tyłu jest. Chociaż czekamy na naszego bramkarza Marcina i za tydzień walczymy o kolejne punkty. Mam nadzieję, że znowu będą wygrane. To też niemalże perfekcyjny mecz w obronie, tak jak mówiłem wcześniej. Pchełkowski, jedyną bronią, jaką dysponował, to strzał z dystansu. Wszystko się zatrzymało na was, twoja też dobra postawa w obronie, tak jak mówiłeś wcześniej, że wstanęliście z tyłu, wypuszczaliście młodych, to chyba dobra taktyka. Tak, to dobra taktyka i uważam, że tak trzeba grać, bo mówię, no w obronie fajnie i też mi się fajnie się grało, no z przodu trochę powiem szczerze, jestem zły, bo no, kilka sytuacji miałem takich, że mogłem to lepiej dograć i no ale mówię, no to już, no zawsze to jest to, że czegoś brakuje, nie, z przodu, ale z tyłu staramy się walczyć i tak mówisz, że nie daliśmy za bardzo chłopakom pograć. Chociaż tak jak mówię, no to jest drużyna młoda i oni fajnie grają w piłkę, więc no dziękuję im za dzisiejszy mecz i życzę powodzenia, no bo to myślę, że oni też się namieszają w tej lidze.
Mówiłeś, że na początku sezonu, że po tym sezonie będzie się zakończać ligę, ale to widać, że jednak coś ugrywacie i może wyjdziecie z tej ostatniej pozycji w końcu? Nie, tak jak to wcześniej mówiłem, to będzie nasz ostatni sezon. No tak jak mówię, no, nie mamy też sponsora i jakby sami to wszystko sobie finansujemy, więc to też jest jedna, druga sprawa. I no i ten wiek, no nie wiem, no, na tą chwilę tak mówię, tak, a co się zmieni do października, no to zobaczymy. No, ja bym osobiście chciał, żeby nasza drużyna grała. No, rock and roll gra już 12 lat, więc historia tej drużyny jest i oby trwała jak najdłużej. Na pewno w Lidze Oldboyu będziemy grali, a czy w tej lidze, no to nie mówię tak, nie mówię nie. Zobaczymy, co czas pokaże. Pozdrowienia idą dla żony i dla moich córek, dla Małgosi i Natalki.